co tam? 3 minuty to wspaniały czas, żeby usiąść na murku, który przypomina zjeżdżalnię bardziej niż murek, pod Jasną Górą i posłuchać Bożego Słowa na kolejny dzień. A mamy dzisiaj środę, w ostatnim tygodniu wielkanocny, moi kochani. Zapraszam Was na kolejne rozważanie. Dzisiaj widzimy w pierwszym czytaniu taką piękną scenę, kiedy święty Paweł żegna się z ludźmi, których ewangelizował długi czas, gdzie oni rozpaczają, płaczą, on też płacze. I nam się może przypominają takie sceny z naszych parafii, gdzie odchodzili jacyś księża, czy to proboszczowie, czy wikariusze. Proboszcz, który w ogóle odchodził tyle lat, gdzieś służył nam, to jest takie rzeczywiście taki trudny moment, gdzie wszyscy płaczą, będą tęsknić, bo tyle lat byliśmy razem. I to jest normalne też, nie? Że rzeczywiście przywiązujemy się, nawet rzeczywiście święty Paweł, zobaczcie, też po ludzku tak związał się z tymi ludźmi. Ale bardzo ważne w tym wszystkim jest to, żeby przywiązywać siebie nie do człowieka, ale do prawdy. O tym mówi dzisiejsza Ewangelia, ale też to pierwsze czytanie pokazuje, że celem tak naprawdę nie jest jakiś drugi człowiek, nie jest ewangelizator, nie jest ksiądz, nie jest jakaś wspólnota. Dobrze, że mamy jakieś relacje między sobą, ale rzeczywiście przykuwajmy się do Pana Jezusa. Zawsze na to w seminarium mówili o tym, żeby przywiązywać ludzi do Jezusa, a nie do samego siebie. Dobrze, że mamy jakieś autorytety wśród właśnie ludzi, to ludzi Kościoła, że tworzymy wspólnotę, ale celem jest prawda, celem jest Pan Jezus. I gdziekolwiek będziemy, czy to będzie taki ksiądz, czy to będzie inny ksiądz, czy to będzie taki kanał, czy inny, gdziekolwiek będziemy, żeby rzeczywiście szukać tego najważniejszego, samego Jezusa Chrystusa. Moi kochani, trwamy przygotowani na zesłanie Ducha Świętego. Duch Święty nas do tej prawdy przyprowadza, więc módlmy się o to, żeby oczyszczał nasze takie relacje też od takich przywiązań tylko ludzkich. A moi kochani, jest się na takim murku w ogóle. Przypomina mi zjeżdżalnię, przypomina mi taką sytuację z podstawówki, gdy Wam się podzielę, jak mieliśmy taką, też to się nazywało zjeżdżalnia. Tam nauczycielki, zawsze panie nas tam z tego ściągały. Myśmy zawsze mówili, chodź na mena, supermena, i myśmy tam zjeżdżali. No, moja mama też jako nauczycielka też tam dzieci goniła, ale byśmy lubili na tym zjeżdżać, bo to się fajnie zjeżdżało. Tu nie będę zjeżdżał, bo w Sutanie tak trochę głupio pod Jasną Górą zjeżdżać, no ale no cóż, niedawno Dzień Dziecka był. Znaczy dla mnie to jeszcze jest Dzień Dziecka, bo nagrywam to w Dzień Dziecka, ale nie będę robił siary. Więc moi kochani, błogosławię Wam na ten nowy dzień. Mam nadzieję, że Duch Święty już Was coraz bardziej napełnia i prowadzi Was do całej prawdy. Do niej się przylgnijcie całym sobą, do niej bez żadnych ograniczeń. Do ludzi o tyle, ile Wam głoszą prawdę. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn, Duch Święty. Amen. I do zobaczenia kolejnego dnia.